dobry Państwu, Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Drodzy Państwo, atmosfera polityczna gorąca, można powiedzieć jak zwykle. Lato może mniej upalne, ale tutaj rzeczywiście temperatura jest naprawdę podtrzymana. Skąd wzrost poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości? To nasze pytanie w tej odsłonie, a razem z Państwem, razem ze mną właśnie o tym będą rozmawiać Jakub Jałowiczor, gość niedzielny. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I Artur Cejrowski, Tygodnik Sieci. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panowie, wzrost poparcia dla PiS. Może na początek poprosimy właśnie o badanie, o sondaż, który wskazuje na taką tendencję. Co takiego się stało, że Prawo i Sprawiedliwość ma wzrost poparcia? Tutaj widzimy publikacje na portalu w polityce.pl i same słupki. Na co warto zwrócić? 35% poparcia. Owszem, imponujący wynik, ale 5 punktów procentowych w górę. Koalicja Obywatelska na drugim miejscu, Polska 2050 na miejscu trzecim, chociaż widzimy, że ten wynik raczej nie powinien satysfakcjonować Szymona Hołowni, ale o Szymonie Hołowni jeszcze porozmawiamy. Ale co takiego się wydarzyło, że Prawo i Sprawiedliwość może cieszyć się takim wzrostem? 5 punktów procentowych dla partii, która boryka się z rozmaitymi problemami, a może nie partii, może koalicji, która boryka się z problemami. Pamiętamy przecież o opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy przez Porozumienie Jarosława Gowina. Co takiego się wydarzyło? Jakub Jałowiczor, prosimy. Wydaje mi się, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości od dawna jest w dużej mierze skutkiem tego, że nie radzą sobie konkurenci, nie radzi sobie opozycja. No i to, na co opozycja bardzo liczyła, czyli powrót Donalda Tuska, okazało się, jak dotąd przynajmniej, kompletnym niewypałem. To znaczy Tusk, jak francuscy generałowie w 1939, zaczął toczyć wojnę sprzed 20 lat i nie zorientował się, że się warunki na froncie zmieniły. Nie ma już po swojej stronie tylu mediów, co kiedyś. Całkiem mocne są te, które są krytyczne wobec niego. Nie ma władzy. Nie jest tak, że cokolwiek powie, to wzbudza obowiązkowy zachwyt wszystkich. Może wzbudzać zamieszanie, tak jak wcześniej jego tweety, ale to nie zupełnie to samo, co zachwyt. No i tyle. Zresztą tak naprawdę on przyszedł, objął stanowisko w partii i na tym się skończyło. Do tego, no skoro to jest sondaż z sierpnia, no to pewnie jeszcze kwestia Afganistanu i tego kryzysu, z którym mamy do czynienia na granicy, jeszcze nie grała roli. Ale myślę, że i tutaj opozycja twardo pracuje na trzecią kadencję Prawa i Sprawiedliwości. A PiS mimo pewnych błędów, mimo tego, że na pewno wydawałoby się, nie powinno mu pomagać to, że pozbywa się koalicjanta. Taki konflikt raczej no, w najlepszym razie powinien partii nie szkodzić, a na pewno nie pomagać. No jak widać cały czas sobie radzi po prostu, przynajmniej siłą, czy właśnie brakiem siły, słabością konkurencji. Redaktor Jakub Jałowiczor zwrócił uwagę na ten kryzys na granicy. O tym jeszcze będziemy rozmawiać, bo rzeczywiście to badanie pewnie jeszcze tych wydarzeń nie uwzględniało, zresztą nie miało prawa uwzględniać. Ale co takiego wydarzyło się poza tą sytuacją na granicy? Co takiego się stało, że Prawo i Sprawiedliwość zyskuje? Artur Cejrowski, prosimy. Tak, ciężko abstrahować od tego kryzysu, który obserwujemy wszyscy na granicy. Ciężko tego wątku nie poruszać, choć tu odnosimy się do sytuacji w sondażu, który najprawdopodobniej jeszcze tej sytuacji nie uwzględniał, ale wszyscy jako żywo przeżywamy to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Widzimy cały ten teatr, który jest nakręcany przez opozycję, przez działaczy związanych z Koalicją Obywatelską. Myślę tu o słowach Władysława Frasyniuka. I jakkolwiek te wydarzenia z pewnością nie wpłynęły na ten sondaż, który był przeprowadzany kilka dni temu, to jednak widzimy, że wszystko, co ma na tę chwilę do zaoferowania Polakom Koalicja Obywatelska i jej medialni poplecznicy, to jest właśnie tego typu histeria, to jest właśnie tego typu bazowanie na emocjach. Często na emocjach, które pokazują, że no jest to droga donikąd, i to zaczynają dostrzegać już chyba nawet także niektórzy politycy Koalicji Obywatelskiej. Te słowa Frasyniuka odbiły się szerokim echem i jakkolwiek redaktor Czuchnowski i niektórzy inni medialni poplecznicy Platformy próbowali ich bronić, to no już chociażby Tomasz Siemoniak był daleko bardziej oszczędny w wyrażaniu swojego poparcia dla Frasyniuka. Więc ja myślę, że dziś PiS jawi się części wyborców jako taka gwarancja stabilizacji, gwarancja pewnego rodzaju czegoś, co
jest przewidywalne, co jest łatwe do ocenienia. Możemy się z jakimiś elementami nie zgadzać, możemy dostrzegać jakieś elementy całej tej układanki, które nie do końca nam pasują. Możemy widzieć jakieś konflikty, które przecież Zjednoczoną Prawicę trawią, ale trawią ją od samego jej początku, ale mimo to w konfrontacji z tym, co oferuje opozycja, to widzimy jakiś pomysł na Polskę, widzimy jakiś konkretny plan do rozwoju Rzeczypospolitej i przede wszystkim widzimy stabilizację i no, próbę budowania pozycji Polski także na arenie międzynarodowej. I to jest, myślę, istotne. Po drugiej stronie tego pomysłu brakuje, po drugiej stronie nie ma nawet po powrocie Donalda Tuska liderów, którzy byliby w stanie zmierzyć się z tymi problemami, przed którymi dzisiaj stoimy, bo no, wyzwania są przeogromne i to są wyzwania zarówno jeżeli chodzi o demografię i o nasze wewnętrzne problemy w polityce krajowej, ale także, co widzimy coraz mocniej, co od kilku dni dociera do nas z ogromną siłą, to są wyzwania rzucone nam przez no, tę wojnę hybrydową, którą Rosja i Łukaszenka, Białoruś prowadzą z Unią Europejską, z Polską i z NATO. I niestety, no, ja mówię o tym z pewnego rodzaju szokiem, bo cały czas nie mogę wyjść z podziwu na ludzi, którzy wybrali taką strategię, a nie inną w Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj ta partia jest partią antyunijną. Niestety to jest przerażające, bo przecież to, co słyszymy z ust polityków i tych ludzi, którzy gdzieś tam odpowiadają za medialne wsparcie dla Koalicji Obywatelskiej, to są de facto no, rzeczy, które godzą w politykę Unii Europejskiej, godzą w NATO. Dzisiaj żołnierze stojący na granicy polsko-białoruskiej pilnują nie tylko Polski, ale pilnują też granicy unijnej, pilnują granicy NATO, stoją na wewnętrznej granicy świata zachodu. Aczkolwiek tutaj muszę wtrącić, że chyba nie jest tutaj Koalicja Obywatelska czy też Platforma Obywatelska monolitem, bo jednak Donald Tusk no, wyraził dosyć jasne stanowisko, prawda? Tutaj jeszcze dopytam Artura Cejrowskiego. No właśnie ono nie było tak do końca jasne. Ja mam wrażenie, że Donald Tusk z jednej strony przypomniał, że Straż Graniczna, funkcjonariusze Straży Granicznej, wojsko stoją na straży granic Unii Europejskiej, ale z drugiej strony no, nie słyszeliśmy żadnego słowa krytyki pod adresem Frasyniuka. Donald Tusk lubi komentować różnego rodzaju rzeczy na Twitterze. Tutaj jakoś nie zdążył się odnieść. Nie miał pomysłu, może nie miał wymyślonej przez swoich doktorów narracji, jak się do tego odnieść. Więc ludzie to widzą, wyborcy to oceniają i widzą, że no, nie ma żadnego pomysłu na to, jak prowadzić tę narrację. A dzisiaj zaakceptowanie tych warunków, które próbuje nam narzucić białoruski satrapa, no, zgodziło, to oznaczałoby tak naprawdę to, że zgadzamy się na nielegalną imigrację i akceptujemy ten szlak przemytniczy, którym za chwilę będą kroczyć kolejne tabuny ludzi, de facto działając na szkodę także tych osób, które tam są, bo przecież jeśli oni chcą wystąpić o azyl, to droga jest prosta. Wystarczy zgłosić się na granicę czy na lotnisko, bo przecież zostali przywiezieni przez białoruskie służby na lotnisko. Wystarczy zgłosić się na lotnisko do polskich służb i tam do polskiej ambasady i tam wystąpić o azyl. To się nie dzieje, bo to nie ma się dziać, bo celem Łukaszenki i tych ludzi, którzy stoją gdzieś w tle całego tego kryzysu, nie jest pomoc tym ludziom, tylko jest właśnie wojna hybrydowa, jest destabilizacja. I Platforma Obywatelska od dłuższego czasu nie ma nie tylko pomysłu na politykę wewnętrzną, co skutkuje w słabych sondażach, ale nie ma też pomysłu, jak radzić sobie z tego typu kryzysami. No właśnie, co z tą Platformą Obywatelską? Czy Platforma Obywatelska ułatwia zadanie PiS-owi? Wreszcie, jakie jest stanowisko Platformy Obywatelskiej? Bo już widzieliśmy, czy też szerzej Koalicji Obywatelskiej, bo już widzieliśmy posłów Jońskiego i Szczerbę, którzy pojawiali się tam na granicy, widzieliśmy posłankę Jachirę. No z drugiej strony Donald Tusk podkreśla, że trzeba pilnować granicy, trzeba strzec tej zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. No pewnie złośliwi powiedzą, że to stanowisko, które jest powieleniem tego, co przedstawiają Niemcy czy też kraje zachodnie, które chyba wyciągnęły lekcje z tego, co działo się w 2015, w 2016 roku. Pytanie właśnie, jakie ostateczne stanowisko zajmie Platforma Obywatelska i jakie to będzie miało przełożenie na jej poparcie, Jakub Jałowicz? Myślę, że na stanowisko samego Donalda Tuska mogły mieć wpływ trzydniowe sondaże. Takie szybkie sondaże w polityce często się robi. I Tusk słynął z tego jeszcze jako premier, że komentował wiele spraw właśnie po trzech dniach. To znaczy, kiedy już dostał wyniki i wiedział, co ludzie myślą na dany temat.
Z tymi, to jest tak, że Platforma tutaj poszła mocno do przodu, wyrwała się do przodu, trochę tak jak jej chyba ten liberalny, nazwijmy je, media podpowiedziały, biorąc udział w kampanii mocno naiwnej, bo z jednej strony oczywiście dobrze się pokazać jako ten, kto jest empatyczny, kto chce zadbać o ludzi, którzy są pozostawieni bez pomocy. No ale jeżeli w takiej akcji, symbolem takiej akcji ktoś próbuje zrobić kota, z punktu widzenia w ogóle cywilizacji ciekawe jest to, że takim symbolem już nie jest płaczące dziecko na przykład, albo kobieta w ciąży, ale zwierzę właśnie. Ale druga rzecz, no, tłumaczenie ludziom, że odpasiony rasowy kocur to jest, przyszedł z rodziną z Afganistanu na piechotę, jest naprawdę skrajnie głupie po prostu i naprawdę bardzo trzeba chcieć w to wierzyć, żeby coś takiego kupować. Platforma ewidentnie przelicytowała i to już chyba tego ma świadomość. Pewnie tutaj będzie lawirować. No, przypominają się czasy, kiedy Grzegorz Schetyna w sprawie migracji w ciągu 2 dni przedstawił chyba 3 stanowiska. I pewnie coś w tym rodzaju teraz się będzie działo. Będzie tutaj takie poplątanie z pomieszaniem. Tak bym się przynajmniej spodziewał. Zakładam, że większość Polaków jednak chce pilnowania granicy. Niezależnie od tego, że akcję pomocową pewnie należałoby wspierać. No, tak jak zarządów talibów, ponad 4 miliony Afgańczyków mieszkało w obozach w Pakistanie. Tak pewnie teraz w tamtej części świata ludzie naprawdę będą potrzebowali pomocy. Z tego, co agendy ONZ-u podają, Afganistanowi grozi po prostu głód. Natomiast no, ci ludzie, którzy pojawili się na granicy mniej więcej wtedy, kiedy padł Kabul, no, nie przeszli tej drogi na piechotę przez ten czas, ani nawet z pomocą jakichś przemytników, czy nie przejechali jej autostopem. To po prostu jest co innego. To jest co innego. Sytuacja jest naprawdę specyficzna. Nic więc dziwnego, że do niej odnoszą się politycy Prawa i Sprawiedliwości, politycy z rządu, w tym minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Teraz poprosimy o jego wypowiedź. To okropne. Rzeczywiście ręce opadają, jak nienawiść, jak jakieś takie złe emocje potrafią powodować, że dochodzi do rzeczy okropnych, absolutnie nieakceptowalnych i niewybaczalnych. Obraża się w sposób podły żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy wykonują naprawdę znakomitą służbę, wzorową służbę na polskiej granicy w sytuacji rzeczywiście trudnej i kłopotliwej. Ale rząd jest od tego i służby podległe rządowi, Straż Graniczna, wojsko, aby i kłopoty rozwiązywać, i trudne problemy, z trudnymi problemami się zmierzyć. Jestem przekonany, że dzięki właśnie takiej wzorowej postawie i wzorowej służbie naszych funkcjonariuszy, naszych żołnierzy, kontrolujemy sytuację na granicy i uspokajam naszych obywateli, że nie zdarzy się nic, co zakłóciłoby oczekiwania naszych obywateli. Zmierzamy do końca. Poproszę po zdaniu komentarza od każdego z gości. Władysław Frasyniuk zapracował dla PiS. Artur Cejrowski. Zdecydowanie i Frasyniuk, i Lewandowski, i Achira, i te wcześniejsze obrazki, które widzieliśmy z posłem Brejzą, to będą obrazki, które PiS może pokazywać, i to są rzeczy, które będą działały na jego korzyść, bo to de facto kompromituje zupełnie Platformę Obywatelską. I Jakub Kiełbiczor, prosimy. To zrobił Władysław Frasyniuk, było politycznie głupsze nawet niż występy posłów Jońskiego i Szczerby, bo oni przynajmniej, jakkolwiek topornie to wyglądało, no przynajmniej coś przynieśli imigrantom, a Frasyniuk po prostu obrażał polskich żołnierzy w sposób chamski. No i to nie może pomóc ani jemu samemu, i jego legendzie, ani opozycji. I tutaj stawiamy kropkę. Już teraz zapraszam moich gości, zapraszam przede wszystkim państwa do kolejnej odsłony naszego programu. Tym razem skupimy się na postaci Pawła Kukiza. Zostańcie państwo z nami.